Siostry i bracia, drodzy parafianie i przyjaciele Bazyliki Świętego Jacka, pozdrawiam was wszystkich miło i serdecznie. Kiedy nie ma innej możliwości kontaktu, przyjmijcie proszę te słów kilka jako wyraz mojej troski i żywej pamięci o każdym z was. Nie jest łatwo. Przechodzimy trudną chwilę prób, a zarazem egzamin z naszej wiary, z naszej ufności do Jezusa, że ta próba kiedyś się skończy i że z tego doświadczenia wyjdziemy o niebo umocnieni. Większość z nas musiało pozostać w domach, zaś nieliczni podejmują pracę oraz służbę na rzecz chorych zarażonych wirusem. Jednakże wszyscy zdajemy egzamin z miłości do Boga poprzez miłość do naszych braci i sióstr. Wiem, że w gwoli możliwości komunikujemy się ze sobą i poprzez serdeczne słowa wyrażamy nasze zainteresowanie jeden wobec drugiego. Wraz z moimi współbraćmi i siostrami, misjonarkami, dziękujemy wam za każde słowa zatroskania, za miłe życzenia, proste pytania o naszą kondycję zdrowotną, zatroskanie, czy mamy co jeść, czy czegoś nam nie potrzeba, czy czegoś nam nie brakuje. Te słowa poruszają do głębi. Moi drodzy, chcemy zapewnić wszystkich, że codziennie odprawiamy msze święte w intencjach naszych parafian żyjących i zmarłych, w intencjach naszych przyjaciół oraz w intencjach zamówionych przez parafian. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa czy koronka do Bożego Miłosierdzia nieustannie nam towarzyszą. Moi kochani, te słowa kieruję do was w uroczystym dniu Zwiastowania Pańskiego. I przychodzi mi na myśl taka prosta refleksja. Kiedyś tam młoda dziewczyna z Nazaretu na propozycję Boga odpowiedziała tak. I od tego momentu narodziła się na świecie prawdziwa nadzieja. I ona nam musi towarzyszyć. Bo po jakimś czasie wszystko ustąpi, w to wierzymy. I narodzi się nam Zbawiciel, który wszystko pokona potęgą swojej miłości. Moi drodzy, umacniajmy się tą miłością, służąc sobie tak, jak potrafimy. Zorganizujmy sobie czas na wspólne dialogi w rodzinie, na częstsze czytanie Pisma Świętego. Podejmujmy rozmowy na różne tematy, zagadnienia. Niech ten czas będzie twórczy, niech ten czas będzie kreatywny. Zachęcam was do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii poprzez naszą stronę parafialną oraz żywą łączność z Jezusem, przyjmując go duchowo do serca. Pamiętajmy o sobie i módlmy się wiele za siebie nawzajem. Szczęść Boże.